Zaczynamy alpejską przygodę. Alpy Juliskie. Na razie pogoda jest średnia, ale się rozpogadza. Dołączyli do nas chłopaki z Poznania. Zobaczymy, co się będzie działo. Ponad pierwszą feratę. No i widać słynną szamankę, kobietę. Robi wrażenie. Chyba wyjdziemy ponad te mury. O, teraz lepiej. Robi wrażenie. Ładnie te mgły zostały w dole. Tam też widać jakiś szlak. Jakby. Nie wiem, co to jest za góra. Ładny zacisk. Nie jest tak źle. Jak mówię, już przyszli. I mamy słynne okno. W drodze na prizonik. Ale efekt. Woda kapie. Masakra. Właściwie już u góry. Jeszcze ferata tu będzie. Jesteśmy na grani. Wszyscy na szczyt. Widoki. Co tam jest? Vanguard. Jak się to nazywa? Rosen? Rotor? Rozor? Kruki? No. Zdarzy się któryś? Może ty? Chodź. Chodź. Ja się czai.
zostawię ci to. To sobie. Przełęczy w sit. Kurde, jak to wygląda, jak taki stok narciarski. Nie? Płaskie takie. Zastanawiam się, jakby to było ze śniegiem. No piękną lawinę można tu spuścić na sam dół. Albo zejść ładnie. Trigla. Tam het, widać drogę jeszcze naszą. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. No, to dzień drugi Alp. Idziemy na Triglav. Główny cel. Prawie 7 rano. Zaczęło się robić jasno. Tu było jakieś schronisko. No nic. 1750 metrów. Jeszcze ponad 1000 na szczyt. Pierwsza trudność. Strumy podejście. Słońce wstaje. Idą ludzie na dole. Jeszcze trochę do góry. Tam samoloty.
idziemy gdzieś tu. Pomijamy schronisko na Kredaricy. Północna strona. Minus na strzew. Udało się. Nie było to ciężkie. Bez śniegu to już w ogóle. Safari. Jest schron jednoosobowy. O, ma ponad 120 lat. Korona Europy. No tak sobie siedzimy tu ciepło. Kredarica. To jest nasz wczorajszy posjonik. Tam Dolomity z tyłu. Okiem sięgnąć na same góry. Nie widać tego Adriatyku. Co tu się dzieje? Sferata z obu stron. Nawet metra bez nie ma. A już blisko schroniska. Ostatnie 5 minut do schroniska. Ścieżka, końcówka zejścia nie należała do miłych, liny przysypane.
Czekam, się przydał. Teraz już spacer do doliny. Tak tu żyjemy w tej Słowenii. Widok na mały Triglav i wielki Triglav. Właśnie z tego zeszliśmy. Nieźle. Schroniska. Ferata na schronisko. To by było na tyle. Schodzimy z Kredaricy. Już fajna ścieżka.